Podobieństwa między obecną reprezentacją Niemiec a tą, która zdobyła wicemistrzostwo Europy na Euro 2008, polega na tym, że znów przed ostatnim meczem jesteśmy przyciśnięci plecami do ściany. Znów musimy wygrać, żeby awansować dalej, żeby nie nastąpiła katastrofa. Ale na tym kończą się podobieństwa. Wtedy przegraliśmy z Chorwacją w zupełnie innych okolicznościach niż tutaj w RPA z Serbią, kiedy po stracie zawodnika zaatakowaliśmy, ruszyliśmy do przodu i pokazaliśmy całkiem niezły futbol. Przecież w meczu z Serbią mieliśmy 58% posiadania piłki. Mamy zgraną, doświadczoną drużynę. Wiemy, że mamy umiejętności, żeby pokonać Ganę i awansować do drugiej rundy. I to właśnie chcemy zrobić. Co do Kevina i Jeroma Boatengów, znam świetnie ich obu. Grałem przecież z nimi w piłkę w różnych drużynach młodzieżowych. Choć oczywiście Jeroma znam lepiej, bo razem występowaliśmy w Hercie Berlin. O Kevinie więcej czytałem w mediach, gdzie zresztą mocno podkręcano jego ekscesy. Każdy ma prawo popełniać błędy. Nie ma co do nich teraz wracać przed tak ważnym meczem, jak nasz Niemcy-Gana, który zadecyduje o awansie do drugiej rundy. Lepiej koncentrować się na zdobyciu 3 punktów. Kevin jest niezwykle ważny dla Gany. W obu meczach na Mundialu grał świetnie. Jest bardzo dobry technicznie. Ale to sprawa obu braci, że zagrają przeciwko sobie. Jakoś muszą poradzić sobie w tej sytuacji. Da irgendwelche Streitereien gibt, das müssen die beiden aber auch selber beantworten. Da kann ich zu wenig zu sagen.